Zaczynamy vloga z Zielonej Góry. Jesteśmy teraz pod palmiarnią i pod parkiem winnym. Idziemy teraz zobaczyć na palmy i na winogrona, z których później powstanie wino. Zrobiłaś sobie dziurę w tył spodniach, w nowych spodniach? Pokaż. O nie, dziurka. No. Da się to zszyć? Nie. Dobrze, że to nie te lewisy. Te. Na szczęście. Co kupiłaś? Może się uda je zszyć, albo będę chodzić w dziurawy. Także jedziemy do burmistrza teraz, burmistrza po odszkodowanie, bo ten napis zrobił Kasi krzywdę i Kasia ma teraz dziurkę na tyłku. Czy uważajcie na wszelkie literki L, bo są za dziurne. Odebraliśmy kluczyki od mechanika i okazało się, że mieliśmy wymienioną turbinę, bo była zapchana, zanieczyszczona, po prostu no, nie wiem, co tam więcej zrobili. W każdym razie, bo jest nowa turbina i wymieniony był cały rozrząd, pasek rozrządu i te wszystkie inne rzeczy. Chłopaki to wyczyścili, posprawdzali. Jeszcze tam dość dużo różnych, jakichś mniejszych rzeczy zmienili. Między innymi nasze wycieraczki, z tego co zauważyłem teraz. Mamy nowe wycieraczki. Ja. I no, mamy naprawdę samochodzik teraz pojeździć sobie parę dni, poprotestować, sprawdzić, przepalić, zobaczyć jak tam działa, ale wszystko wskazuje na to, że jest wszystko dobrze. Więc dziękujemy bardzo Krzyśkowi za to, że nam to załatwił i chłopakom, którzy to naprawiali. No i co, jedziemy teraz dalej zwiedzać Zieloną Górę. Mamy plan trochę pojeździć po Polsce, chcemy poodkrywać Polskę, chcemy zobaczyć, czy Polska jest przyjazna kamperowym turystom i korzystając z okazji, że jesteśmy w Zielonej Górze, dowiedzieliśmy się od naszych widzów o paru fajnych miejscach i wczoraj zadam pytanie na Instagramie w ogóle, byliśmy w Palmiarni, czyli takim, to jest takie symboliczne miejsce, symboliczne, w sensie najbardziej rozpoznawalne miejsce w Zielonej Górze i zadam pytanie, kto z was był? I okazuje się, że tylko 20% naszych widzów, którzy tam zobaczyli to, nie wiem ile to jest dokładnie osób, ale bardzo mało osób tutaj było, więc domyślam się, że w ogóle mało osób było w Zielonej Górze, także tym bardziej chcemy wam ją pokazać, bo no są to piękne tereny i jest tu co robić, także no jedźcie z nami, zobaczymy co ciekawego tu jeszcze możemy znaleźć. Biskup ma w ręce winogrona. Jeszcze nie widziałem nigdy w życiu świętego z winogronami w dłoni. Bo on jest patronem Zielonej Góry, a Zielona Góra ma winnicę. Zaczynamy zwiedzanie Zielonej Góry. Idziemy na rynek, a po drodze zatrzymujemy się w kościele i we wszystkich miejscach, które nam się spodobają. Jest bardzo zimno. Mamy gazetkę informacyjną. Nie wiem, czy widać. Parazust. 8 stopni Celsjusza.
ale nie poddajemy się, nie po to tu przyjechaliśmy, żeby się zamykać w busie. O, czyli do kościoła są otwarte. Chodzimy do kościoła. A może nie? No, spróbuj. Nie, ty też nie. Zamknięte. Idziemy dalej. W ogóle ciekawostka numer jeden jest taka, że tutaj te okolice Starego Miasta, nie nazywa się Stare Miasto, tylko tutaj mieszkańcy mówią na to deptak po prostu. Idziemy teraz właśnie zobaczyć ratusz. Ratusz i Stary Rynek, czyli tą centralną, główną część, serca miasta. A ciekawostka jest taka, że właśnie za mną jest wieża ratusza i jest ona lekko krzywa. Popatrz, krasnal. O tak, 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 o tym też czytałam, to jest Bacchus. I to są tacy bogowie, czy tam... No to jest związana postać... Bugwina. Bugwina, dokładnie. I wokół ratusza podobno jest około, zaraz znajdę tę informację, chyba 40 takich figurek. I cała zabawa polega na tym, że można je znajdować i fotografować. Szlak Bachusikowy to się nazywa. My już jednego mamy na liście. 50 zabawnych figurek nawiązujących do winiarskiej tradycji miasta. Spoko, będziemy ich szukać. Trochę jak we Wrocławiu, nie? We Wrocławiu tak, są... krasnale. Wypatrzyłem jakiś bar smaczek, więc prawdopodobnie dają tu dobre jedzenie polskie. Zielona Góra też słynie z żużlu. Mają tutaj ekipę, która się ściga. Nie wiem, do kiedy. Falubas. Na żużlu. Łukasz wie, jak? No, ja wiem, bo ja już miałem koleżankę, która mieszkała w Zielonej Górze i mówiła, że tu jest falubas i tutaj jeżdżą na żużlu. No, czyli. Motory. No, takie kółko i w kółko jeżdżą i po prostu się ścigną. I właśnie jest tutaj kotlet żużlowca. Kotlet żużlowca? Zjemy go? Z żużlem. Możemy spróbować. Chociaż nie, zobaczymy co jest menu. Wiesz, dobrze być w Polsce, bo są bary mleczne, czyli domowe jedzenie w niedużej cenie. Co wzięłaś? Zupę kalafiorową i placki ziemniaczane. Ostatnio mam mega, nie wiem czemu, ale mam mega fazę na placki ziemniaczane. I to będą moje drugie placki ziemniaczane w tym tygodniu. Pytanie z cyklu kulinarnych. Jak wy jecie wasze placki ziemniaczane? Moja metoda jest taka, że ja jem ze śmietaną, ale na słono. I innych nie zjem. Co tam, Łukasz? Van life. Znalazłem tego ludka... Bachusika? Bachusika, który przerobił vana na kampera. Jedzie razem z nami. Dobrze. Ale nie powinien pić alkoholu, jak prowadzi, no ale... Tu chyba w zielonej... Prowadzi. Czy on prowadzi? To jest kwestia sporna. To jest najładniej zdobiona kamienica w Zielonej Wzgórze. Ona się nazywa Pod Sową, albo Pod Sowami. I pewnie dlatego, że tam u góry jest sowa. Wino? Zobaczymy, czy leje wino. Nie, to jest woda pitna. A, szkoda. Przyjedziemy tu potem wieczorem, uzupełnimy swoje braki. A w ogóle to jest takie, mamy zboczenie, jak już ruszyliśmy w trasę, to teraz jak tylko widzę gdzieś na mieście takie kraniki, gdzie można wodę pitną brać, to zastanawiam się, czym przyjadę wieczorem, nie? Bo zapamiętuję, gdzie miejsce jest, więc jest. Można tu zawsze przyjechać. I kolejny ten bachus jest. Popatrzcie, ma samo buty z vana. Styrów. Za mną znajduje się wieża łaziewna, tak zwana. Jest to fragment pozostałości murów obronnych miejskich. Brawo, super to odtworzyłaś. A ja dodam jeszcze taką ciekawostkę, którą też wyczytałem w tej mapce, którą otrzymaliśmy od kogoś, że tutaj jest jeden z tych bachusów, który się wspina. Jeszcze poczekajcie. Dajesz. Stefan!
W ręce ma bukłak wina i wspina się do góry. Dotarliśmy wreszcie do katedry. Jest to piękny ceglany budynek, jak widzicie, z którym ma hełm miedziany na dachu. Ciekawe. Chodźmy zobaczyć, czy jest środek otwarty. Fajne jest o tyle, że nie ma takich typowo zdobionych ścian, tylko ściany są proste, ładnie pomalowane, a na nich wiszą wszędzie czarno-złote obrazy, znaczy utrzymane po prostu w ciemnych barwach z elementami złota, co tworzy naprawdę bardzo fajny klimat. O, Łukasz mi coś pokazuje. Popatrz, ładne drzwi. A, proszę bardzo. Są jakieś piękne, ładne drzwi, Porta Fidei. Porta to na pewno znaczy drzwi, a Fidei, nie wiem, to jest drzwi, to znaczy Fidei, niech napisze. Ale to jest wygląda tak, jakby się gdzieś po prawej stronie. Dzięki. A propos wina i tego, że Zielona Góra słynie z upraw winogron i produkcji win, to raz w roku jest taki festiwal Winobranie i to jest po prostu dni picia wina, młodego wina. Oni tutaj, wiadomo, w Polsce jest zakaz spożywania napojów alkoholowych, ale podczas winobrania w Zielonej Górze nie ma tego zakazu. Można siedzieć na takiej ławeczce, można siedzieć tu wszędzie dookoła, podejrzewam, że siedzą ludzie i piją po prostu winko i cieszą się radością życia i tego, że nazbierali i będą teraz butelkować, wyciskać i wyciągać. Ja w ogóle o tym nie wiedziałam, że Zielona Góra słynie z win, z winobrania, z winorośli, z winogron, a odkąd byliśmy w Portugalii, po prostu złapałam mega zajawkę na wina, winnice, testowanie i mam w ogóle takie małe marzenie, żeby nauczyć, znaczy dowiedzieć się jak najwięcej, jak powstaje wino i co dokładnie wpływa na jego smak i chciałam się też nauczyć odróżniać te smaki i aromaty, także czuję, że trafiłam we właściwe miejsce. A propos tego żużla, o którym wcześniej tak tam napomknęliśmy, to tutaj jest bardzo duży stadion, na którym odbywają się międzynarodowe i narodowe zawody na żużlu, a tu jest pomnik pana, który się nazywa Andrzej Huszcza i jest, jak głosi legenda, jest legendą zielonogórskiego speedwaya. Głosi legenda. Uśmiechnięty pan. I z moją szczęśliwą cyferką. Dziewiąteczka to bardzo dobry znak. Uwaga, będzie ciekawostka, proszę się skupić. Stoimy teraz koło kościoła ewangelicko-augsburskiego. Jest to kościół, w którym no, odbywają się msze i tak dalej, nie? Ale co jest ciekawe, to jest tam w środku chrzcielnica, która została przetransportowana z kościoła Wang z Karpacza, a kościół Wang został przetransportowany z Norwegii. To jest taki drewniany, stożkowy kościół, którego wiele, wiele lat temu przetransportowano na tereny polskie. A jeszcze coś ciekawe, my byliśmy w Norwegii i widzieliśmy replikę tego kościoła Wang, który teraz jest w Karpaczu. My widzieliśmy w oryginalnym miejscu, tam gdzie był w oryginale w Norwegii. Jeżeli ktoś jeszcze nie ogląda tego odcinka, to tutaj będzie link do tego odcinka z Norwegii. Jest już tak zimno, że ja kończę zwiedzanie. Idziemy do auta, zagrzać się, włączyć webasto, zrobić herbatkę, bo jest normalnie. Zamarzają mi, wszystko mi zamarza. Tak, jest bardzo zimno. Nie wiem, co to się dzieje z tą pogodą. Ja, jak tak będzie się działo dalej, to idziemy do Portugalii za tydzień. Wracamy stąd. Dobra, lecimy. Bałem się, czy w sumie nie pomyślałem o tym, ale wiele osób mówi mi, że się boi w Polsce kamerować, chodzić z kamerą, ale jakoś chyba już ten po roku trzymania kamery w miejscach publicznych już mnie to nie interesuje, po prostu w miejscach. Ludzie patrzą, ale z zaciekawieniem.
No ale na rynku nas zaczepił jeden pan, mówi, że o, ja pana znam z internetu. Pozdrawiamy tego pana. Pozdrawiamy, tak. Dobra, bateria pada, nosy czerwone, koniec, bajo. Do zobaczenia w samochodzie. Czas na krótkie podsumowanie Zielonej Góry. Więc po pierwsze, jest tutaj gdzie zatrzymać się kamperem. Krzysiu, właściciel zakładu mechanicznego dla samochodów, że tak to ujmę, czyli miejsca, w którym naprawialiśmy nasz samochód, nazywa się to Euromaster, więc w tym miejscu na ulicy Łukasz, na jakiej ulicy? Batorego. Na ulicy Batorego można się zatrzymywać. Jeśli macie wątpliwości, zawsze można podejść właśnie do nich na recepcję i zapytać o to jeszcze raz, ale Krzysiu powiedział, że z chęcią kamperki przyjmie. Jest nawet możliwość podłączenia prądu, także jeśli chcecie tutaj wpaść, zapraszamy. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że Zielona Góra jest świetnym miastem, jest tutaj co robić, jest kilka muzeów, jest miejsce, tak zwane takie planetarium, jest ogród botaniczny. My nie mamy czasu niestety tym razem na to wszystko, ale myślę, że jest to miejsce, które można spędzić spokojnie 2-3 dni, dobrze się bawiąc i w ogóle się nie nudząc, także polecamy atest podróżowania. Dostaje Zielona Góra, a my za chwilę zwiedzamy jeszcze okolice.